Szczęść Boże, coś wam powiem. Jakie pojęcie mógł mieć kiedyś człowiek o Bogu, jeśli nie obraz idola wytworzony przez jego własne serce? Było to nie do pojęcia. Ale Bóg chciał zostać zrozumiany. W jaki sposób? Położywszy się w żłobie. Moje myśli docierają do Boga, kiedy to rozważam, powiedział święty Bernard. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić, mówi do nas Jezus. Uwielbia Boga za to, że ludzie widzący wszystko jasno, prosto, bez doszukiwania się jakichś pułapek, mogą właśnie Boga dostrzec. Natomiast ci, którzy uważają się za mądrzejszych od reszty, choć wiedzy nie posiadają, zawsze będą krytyczni wobec różnych wydarzeń. Kiedy Bóg mówi, że kocha ludzi, to nie tylko mówi, ale przede wszystkim to okazuje konkretnym działaniem. Posiadana wiedza nie przeszkadza, żeby być prostaczkiem, czyli człowiekiem podobnym do dziecka w swej prostocie i otwarciu na świat. Dzieci bowiem mają jakby szósty zmysł, który pomaga im poznawać rzeczy duchowe. Wywyższanie się przytępia zdolność poznawania. Prostota współbrzmi z miłością. I rozważając słowa świętego Bernarda, wydaje się nam to niemożliwe, że Bóg tak się uniżył, że narodził się w jakiejś tam stajni. Bo przecież to przeczy majestatowi. Ale On jest miłością. A miłość to nie zawsze drogie prezenty i wielkie słowa. Najczęściej miłość wyrażana jest w prostych, codziennych gestach i życzliwości. To pokazuje, że na kimś nam bardzo zależy i chcemy dla tej osoby tego, co najlepsze, bezpieczne i miłe. Troska jest jednym z takich darów. A tuż obok jest wdzięczność. Człowiek arogancki będzie uważał, że nikomu nic nie jest winien. Obca mu jest wdzięczność, bo to jest jedno z oblicz pokory. By nauczyć się być wdzięcznym, trzeba się właśnie pochylić nad sobą i nauczyć się być prostaczkiem. Prostaczek to ktoś, kto ufa Bogu. Czekając na to Boże Narodzenie, czy na ponowne przyjście Pana, czekamy również na nowy porządek i na nowy świat. I to taki, w którym człowiek człowieka nie sądzi z pozorów, gdzie nie czyni się zła, gdzie wszyscy żyją zgodnie, a każdy napełnia się znajomością Pana Boga. Czekamy na Królestwo Boże, ale jeszcze żyjemy wśród niesprawiedliwości, bezbożności, wśród wojen i konfliktów między narodami i pojedynczymi ludźmi. Jezus uczy nas, że pojmowanie rzeczywistości w sposób prosty i nieskomplikowany pozwala nam na przeżycie tego naszego życia w sposób odważny, pełny i przede wszystkim radosny. Im więcej zawiłości w naszym życiu, tym mniej prawdy doświadczamy. A przecież cały czas Bóg działa w nas, a świat jest fascynujący, tylko trudno nam to dostrzec. Zacznijmy od tego, że jesteśmy na lepszej pozycji niż wielu królów i proroków, którzy tylko zapowiadali Mesjasza. A od chwili, kiedy pojawił się, nie odstępuje nas na krok. Nikt nigdy nie miał wcześniej takiej bliskości. Miejmy tego świadomość. I bądźmy wdzięczni w sposób jak najbardziej prosty. Nic więcej nam nie potrzeba, by żyjąc tak, doświadczać coraz więcej dobra w tym szarym i smutnym świecie.